Znaczy już przy takim wyniku to można znaleźć wszystko, tak naprawdę. We wszystkim były błędy, nic nie mogło zagrać dobrze, jeżeli mamy taki wynik. Bo no, Słowenia nie jest aż tyle lepszym zespołem według mnie, chociaż no, jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, więc no, teraz mogę powiedzieć, jest aż tyle lepszym zespołem. Ale zabrakło wszystkiego, zabrakło chłodnej głowy. Myślę, że mogliśmy być nawet przemotywowani, ale to tak dziwnie brzmi, to tak głupio to mówić po prostu. No, nie wiem, to jest serio, ciężko to ubrać w słowa, bo takie jeszcze kulturalne, no bo można byłoby to użyć takimi niekulturalnymi słowami, określić bardzo prosto, ale tego nie chcę robić. To jest, to trzeba powiedzieć, że no, nie zagrało nic, co powinno być, a przede wszystkim nastawienie i no, nie możemy tak grać, nie możemy tak wychodzić z orzełkiem na piersi. Teraz, w tym momencie, myślę, że to są już kwestie matematyczne i musimy liczyć na inne zespoły tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli awansować, więc dalej. To najpierw musimy wygrać z Arabią, a potem musimy wykonać robotę z trzema kolejnymi meczami w Krakowie i musimy tam się dostać najpierw. Więc nie będę mówił o ćwierćfinale w tym momencie, jak na razie mamy 0 punktów po dwóch meczach. My musimy wygrać ten za 2 dni mecz i potem będziemy myśleli o każdym kolejnym przeciwniku. Musimy z nimi po prostu wygrać i pokazać, że no, jesteśmy godni nosić te koszulki, no bo to co pokazaliśmy dzisiaj, to nie było godne tej koszulki.